No ale od dawna nie znalazłem te jajka, są przepyszne i ja je chyba je zrobię ciężej. To jest pyszne. Bonjour mes amis, fajnie, że klikaliście. Dzisiaj zabieram was do Bliski Wschód, zrobimy pyszne śniadanie, zrobimy jajko irańskie. Oglądajcie dalej. I pamiętaj, zasubskrybuj kanał. Zrobiliśmy szakciukę, a dzisiaj proponuję ci, że ci zabieram do Iraku i zrobimy jajka z Iraku. Bardzo prosty przepis, idealne śniadanie dla wegetarianinów. Dlatego, że zawiera bardzo dużo zielenin, zawiera szpinak. Szpinak jest, wiadomo, źródło mnóstwo właśnie mikroelementów. Ja od dziecka lubię w ogóle szpinak, dlatego, że byłem fanem Popeya. W związku z tym pokażę ci ten przepis, on jest bardzo szybki. Wiele, wiele szybciej można to zrobić niż szakciuki. Czyli na początku przygotuję po prostu kosteczkę z cebulę. Do patelni rozgrzewam oliwa. Op, dosyć dużo. Podsmażę cebulę i będę dodawał jeszcze przyprawę, bo musi być oczywiście przyprawę, jak potrawa podchodzi z Bliski Wschód. Czyli tutaj mam kurkumę i curry. Do gorącego tłuszczu dodaję cebulę. Czas na natkę, czyli bierzemy natką pietruszkę, taki pół pęczek, same po prostu liście. Oczywiście możesz nie wyrzucać po prostu łodygi i je zostawić na rosół albo na zielony sok szreka rano. Jeśli delikatnie słyszycie taką stukanie w tle, to jest po prostu sąsiad, który robi remont i przepraszam za to. Czas teraz na koper, taką samą ilości jak natka pietruszki. Teraz zbieram po prostu natkę i koper i kroję, ale nie za drobno. Widzisz? Coś takiego. Hop. Pilnując cały czas, żeby cebula się nie przepaliła. Obniżyłem nawet troszeczkę ogień. Ja dzisiaj mam młodego szpinaku, czyli młodego szpinaku muszą troszeczkę pokroić. Zostawiam te małe gałązki. Możesz oczywiście to zrobić po prostu z większym szpinakiem, ale musisz brać pod uwagę, że wtedy musisz wyciągać te duże łodygi. Szpinak i zioły są pokrojone, cebula jest szklista. Czas teraz dodawać właśnie najpierw curry i kurkumę. Mieszam całość i do środka teraz wyląduje szpinak i zioły. We Francji nazywamy, jak zaczynamy smażyć po prostu szpinak i on traci swoją objętość, mówimy, że on spada. Na dobrą sprawę musimy tak podsmażyć, żeby były delikatne, mniejsze objętości właśnie szpinaku, natki pietruszki i koperek. Zioły i szpinak zostały podsmażone. Ja teraz przerzuciłem całość do mniejszej patelni, bo to jest bardzo istotne. Najpierw, pokażę ci, musimy doprawiać solą i pieprzem. I przerzuciłem całość do mniejszej patelni, bo po usmażeniu właśnie szpinaku i zioły to objętości było za mało. Bo to jest bardzo istotne teraz, zobacz. Obniżam znowu ogień, upłaszczam całość i będziemy zrobić jajko sadzone teraz, ale na w środku właśnie naszego szpinaku. I teraz mam tutaj sparzone jajka, robię po prostu taki krąg i do tej dziurki teraz dodajemy jajka. Hop. I druga do drugiej dziurki. I wystarczy tylko teraz przykrywać z góry i czekamy jakieś 3 minuty. Pamiętaj o tym, żeby nie za długo smażyć jajka, bo wtedy uzyskasz takie jajko na twardo. Chcemy mieć po prostu jajko, które ma żółtko, które jest płynne. Odkrywam całość. No i wiadomo, że jak przykrywasz, to po prostu żółtko się delikatnie po prostu się zabarwi, on nie jest takie pięknie żółte. W Iraku oni robią tak, że po prostu robią delikatnie dziurę i mieszamy delikatnie i to jest dowód na to, widzisz, że żółtko jest jeszcze płynne. I na wierzchu dodaję jeszcze ścipiorek. Kroję takie pajdą chleba albo tostowaną, albo właśnie delikatnie podsmażoną na patelni, które są takie maczanki. I dodajemy jeszcze troszeczkę jogurt bałkański na górze. Może to nie jest tak piękne, efektowne jak szakciuki, nie tak kolorowo, ale uwierz mi, to jest naprawdę przepyszne. To jest przepis tradycjonalny z Iraku. Ja uwielbiam, jak żółtko jeszcze jest płynne. To jest bardzo świeżające. Mamy oczywiście szpinak, natki pietruszki, koperek, jeszcze delikatności od właśnie od żółtka i od jogurtu bałkańskiego. Może być oczywiście też jogurt greckiego najwyżej. No i krupkosz od naszego pieciwa. Koniecznie zrób ten przepis w domu i mi napisz, czy chcesz więcej pomysłów na śniadanie. I pamiętaj, żeby zajrzeć na mój profil instagramowy. Życzę wam dużo zdrówka, bon appétit mes amis i do zobaczenia. Trzymajcie się.